Panie Przewodniczący, z tych założeń ustawowych, które Pan przygotował, zwanych teraz aktualnie ustawą Izdebskiego, w świetle projektu, jaki sporządził minister, panowo mianowany, praktycznie niewiele pozostało. Pozostała jedynie tylko dekomunizacja i to daleko posunięta, ponieważ obejmująca nawet osoby 17-letnie. Jak pan widzi ten projekt ustawy, która pomija redukcję zarządów okręgowych, która nadal utrzymuje selekcję osobniczą? Minister środowiska po konsultacji ze mną, ale i przede wszystkim po spotkaniu z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim przedstawił nam część projektu dotyczącą dekomunizacji Polskiego Związku Łowieckiego, ale nie chodzi tutaj generalnie o samą dekomunizację samego Polskiego Związku Łowieckiego, tylko szeroko rozumianą gospodarkę łowiecką. Więc chodzi tutaj generalnie o dekomunikację szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej, a nie tylko Polskiego Związku Łowieckiego, chociaż wiemy wszyscy, że Polski Związek Łowiecki to jest jeden wielki monopol w gospodarce łowieckiej, ale są jeszcze koła łowieckie i ta dekomunizacja sięga również i kół łowieckich. I ja wiem, że niektóre środowiska twierdzą, że jest to zbyt daleko posunięta dekomunizacja. Natomiast jak dzisiaj się okazuje, to mamy sygnały z całej Polski, gdzie ludzie dzwonią właśnie z tych kół łowieckich i się okazuje, że w zarządach pozostaje jedna, czasami dwie osoby w zarządzie, bo okazuje się, że pozostała część to są ludzie już w podeszłym wieku, bardzo często po 60, ludzie, którzy w poprzednim systemie odgrywali pewne role. I ja rozumiem, że ten wpis dotyczący mojego rocznika 71, to rzeczywiście trudno się dopatrywać, żebym ja czy ktokolwiek z mojego rocznika współpracował. Natomiast nie chodzi o to, żeby tych ludzi ograniczyć, czy chodzi o to, żeby ci ludzie nie mogli zasiadać w zarządach kół łowieckich czy Polskiego Związku Łowieckiego, tylko dlatego, że są powyżej 71 roku życia. Warunkiem jest, że nie brali udziału, nie współpracowali. Natomiast tutaj tylko rzeczywiście jeden element, który może nas zadowolić, to jest dekomunizacja i to taka daleko idąca. Natomiast pozostałe kwestie związane z tym projektem i z tą ustawą, która w tej chwili funkcjonuje, rzeczywiście one są nie do przyjęcia. Można tutaj się zgodzić co do tego, żeby minister środowiska powoływał łowczego krajowego. Można się zgodzić co do tego, żeby dzierżawca obwodu płacił odszkodowanie, bo tak jest w naszym projekcie. Natomiast nie możemy się zgodzić na to, żeby nadal było 49 łowczych okręgowych, bo jeżeli mówimy o dekomunizacji, to tak jak powiedziałem, o szeroko rozumianej dekomunizacji, a nie tylko cząstkowej. Natomiast postulujemy, żeby nadal były zapisy w nowym projekcie, które będą sprowadzały się do 16 łowczych okręgowych, żeby obwody łowieckie były wydzierżawiane w drodze przetargu, bo to są też wpływy do budżetu państwa. I minister rolnictwa, minister środowiska, przepraszam, musi wymyślić taki model, który będzie pozwalał na to, żeby szeroko rozumiane dochody z gospodarki łowieckiej wpływały do budżetu państwa, a nie do jednej monopolistycznej organizacji. Mało tego, zgodnie z naszym projektem, zgodnie z naszymi propozycjami, chcemy, aby myśliwi mieli prawo zrzeszania się w dowolne organizacje, czy to będą koła łowieckie, czy to będą zrzeszenia, stowarzyszenia, czy inne, tak jak jest w innych gałęziach gospodarki, jak jest na przykład kilkadziesiąt związków zawodowych, tak nie widzę przeszkód w tym, żeby było, tak jak w Niemczech, na przykład kilkadziesiąt organizacji związanych z łowiectwem. Proszę pana, ale ten projekt Ministerstwa Środowiska dekomunizuje jedynie osoby, ale nie dekomunizuje systemu monopolistycznego. Nadal wszystkie rozwiązania pozostają stare, które w świecie nie mają zastosowania. Tak jak powiedziałem, ta selekcja osobnicza, swoistego rodzaju eugenika, ona niczego nie wnosi, nie znajduje potwierdzenia, wszystkie w naturze, nic się nie zmienia z tego tytułu. I nadal to będzie według tych samych systemów. Myśliwi odnoszą wrażenie, że ta ustawa, jaką proponuje minister środowiska, została skrojona pod potrzeby nowego łowczego, którym zapewne będzie jakiś myśliwy, niewykluczone, że to on był autorem tych poprawek, ponieważ i ogranicza się jedynie do przejęcia władzy. Pod pretekstem dekomunizacji przejmuje władzę, pozostawiając
całe przestarzałe struktury komunistyczne i zasady funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. Co w tym temacie może pan zrobić, robi pan ewentualnie, jakie ma pan plany? Przede wszystkim pierwszą zasługą tego, że w ogóle cokolwiek ruszyło w kwestii dotyczącej zmian w łowiectwie, to jest zasługa pana premiera. Pan premier Morawiecki na moją prośbę i na moje postulaty rozmawiał z panem, z ministrem środowiska. Oczywiście to jest propozycja tylko i wyłącznie dotycząca samej dekomunizacji, natomiast ten projekt to jest tylko projekt samego ministra i tuż po uzgodnieniach na spotkaniu dzisiaj z moimi doradcami i z takim zespołem, który zajmuje się gospodarką łowiecką, mamy przedstawić gotowy plan i projekt, taki jak jest zapisany w naszej ustawie dla pana premiera. I ja głęboko w to wierzę, że pójdziemy z tymi zmianami dalej. Ja się też z tym nie zgadzam, że będzie to tylko dekomunizacja i tylko zmiana ustawy pod konkretną osobę, pod nowo powołanego łowczego krajowego, kto by nim nie był. Te zmiany, jak już wypowiadałem się wielokrotnie, one muszą być dotkliwe, one muszą być konkretne zmiany. To nie mogą być tylko zmiany na takiej zasadzie, że w zatartym ciągniku wymieniamy koła, a silnik ten sam pozostaje. Musimy dokonać zmian radykalnych w łowiectwie. Innego wyjścia po prostu nie ma. Ja mówię, że ja cieszę się tylko z pierwszego posunięcia, że już jest jakiś sygnał, że jest przede wszystkim ta dekomunizacja, bo przez tą dekomunizację nie mogliśmy zrobić żadnej zmiany. Dlatego, że cały czas ten beton komunistyczny, rodem z PRL-u, z 52 roku, cały czas nam blokował wszystkie, jakie tylko by nie było rozwiązanie, łącznie z odszkodowaniami dla rolników. Myśliwych, wspomniał pan o roli, jaką ewentualnie odegra pan premier, a myśliwych i nie tylko myśliwych zastanawia fakt, że do pana premiera świadomości nie dotarły jeszcze elementarne rachunki ekonomiczne z łowiectwa, a mianowicie taki fakt, że za tuszę sprzedanej zwierzyny Polski Związek Łowiecki uzyskał ponad 130 milionów, natomiast na szkody rolnicze wydał 67 milionów. Jeśli się do tych szacunków dorzuci jeszcze polowania komercyjne, polowania dewizowe, wartości poroży i tak dalej, to się okazuje, że tych pieniędzy w łowiectwie jest dość sporo. W związku z tym, jak pan widzi ten fakt, że premier, który w końcu jest człowiekiem umiejącym liczyć, ponieważ pochodzi ze środowisk bankowych, nie zauważa elementarnego rachunku ekonomicznego i wyraża zgodę na to, aby nadal Polskim Związkiem Łowieckim, a ściśle mówiąc gospodarką łowiecką, zawiadowała i czerpała zyski wąska grupa ludzi? Pan premier nie odpowiada tylko za gospodarkę łowiecką i gdyby mu przyszło odpowiadać tylko za gospodarkę łowiecką, to ręczę, że już dawno by porządek zaprowadził. Tym zajmuje się minister środowiska i rzeczywiście ma pan tutaj rację. Pan premier jeszcze do tej pory takich obliczeń nie otrzymał. I takie obliczenia w najbliższym czasie ode mnie otrzyma. Wysyłamy zapytania również i te, które są zapytane, liczby i cyfry przedstawiane na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego, ale i te, o których nie wiemy, bo na pewno dzisiaj w Polsce nikt nie jest w stanie policzyć, no ja nie wiem, czy ktokolwiek policzył, ile pieniędzy w przeciągu roku może wpływać właśnie z polowań komercyjnych, ze sprzedaży poroży, prawda, i tak dalej, na pewno zakładamy, że są to ogromne pieniądze, ale te pieniądze, które da się ujawnić, jak chociażby składki myśliwych, gdzie się szacuje około 50-60 milionów, to są kolejne pieniądze z gospodarki łowieckiej, jak również z wydzierżawiania obwodów w systemie przetargowym, tak jak jest na całym świecie, tak jak jest w całej Europie. Wszystkie instytucje, jaka ona by nie była, stosują metodę przetargową powyżej 50 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. Więc nie widzę powodu, aby obwody łowieckie były rozdysponowywane w jakikolwiek inny sposób. Bo do tej pory zakładamy, że też były swoiste przetargi, troszeczkę inaczej one wyglądały. Kto szybciej i w jakim kontekście pojawił się na Nowym Świecie, ten dostawał obwód, kto miał lepsze układy na Nowym Świecie, ten dostawał obwód, natomiast my chcemy, żeby to była normalna, formalna droga przetargowa i wtedy dzierżawca obwodu płaci odszkodowania rolnikom, dzierżawca obwodu
odpowiada za utrzymanie poziomu dzika na takim poziomie, żeby były bezpieczne nierozprzestrzenianie się choroby ASF-u, ponieważ tak jak chcemy zapisać, jest zapisane w tej ustawie, będzie obciążony również sankcjami. Jeżeli nie wykona tych zapisów, będzie tracił obwód i wchodzi następny. To są jak gdyby pobożne życzenia, a kiedy można spodziewać się przekazania tych obliczeń, postulatów premierowi? I kiedy ewentualnie możemy spodziewać się jakiejś reakcji premiera na te postulaty? Do końca tygodnia na pewno premier otrzyma wszystkie informacje. Ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że na pewno to będzie przedstawione, może nie w 100%, ale w 90% na kongresie w najbliższą sobotę, to jest 3 lutego, w którym weźmie udział właśnie premier i tam będziemy właśnie przedstawiać my ze swojej strony jako strona społeczna naszą propozycję dotyczącą, co powinno jeszcze się znaleźć w przepisach nowej ustawy. Natomiast będący na kongresie zarówno minister środowiska, jak i premier będzie mógł się do tego ustosunkować i myślę, że już się odniesie i do tych liczb, i cyfr, i do tych propozycji zaproponowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.